No cześć, witam was yy, bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry, poniedziałkowy, poniedziałkowy, no poniedziałkowy przed południem jakby nie było. Słuchajcie, pomęczę was, pomęczę was jeszcze trochę z sprawami koronawirusa i tak dalej. Generalnie sytuacją, jaka panuje no, na całym świecie, generalnie, ale teraz skupimy się na Polsce szokujące słowa, yy, które się wynurzają z ust pani doktor z Krakowa, która to mówi, że osoba niezaszczepiona jest tak samo dla niej, jest taką samą osobą jak pijany kierowca i nie widzi powodu, aby takiej osobie niezaszczepionej, takiemu ignorantowi udzielać jakiejkolwiek pomocy lekarskiej. Mało tego, ona nie widzi tutaj żadnych wskazań na to, aby takiej osobie ratować życie. Zaznaczam, że to jest pani doktor. I do tutaj dalej, co można przeczytać. Uważam, że Powinno się zmienić prawo, jeśli komuś jest oferowana szczepionka przeciwko koronawirusowi za darmo, a jej nie przyjmuje, to niech płaci za leczenie COVID-u. Powinny być pełne konsekwencje takich decyzji, powiedziała doktor Lidia Stopera, specjalista w leczeniu chorób zakaźnych z karkowskiego Szpitala imienia Żeromskiego. Nie widzę powodu, aby ignorantom niezaszczepionym ratować życie. Kosztem tych ludzi, którzy się zaszczepili, a mają inne choroby, dodaje w rozmowie z portalem GŁOS 24. Pani doktor tutaj uważa, że dochodzi w Polsce do sytuacji takich, że są fizyczne ataki na osoby, które się szczepią, i nie widzi tutaj pani doktor Wielka żadnych, że tak powiem, ataków na osoby, które. Po prostu nie chcą się szczepić i mają do tego prawo. To, czy ktoś się szczepi, czy nie, powinno zostać w gestii danej osoby. Nie widzi Pani Doktor tutaj problemu w tym, że osoby, które nie chcą się szczepić, są terroryzowane, są. Dyskryminowane. Na przykład, że osoba niezaszczepiona nie może pójść sobie na koncert. To jest jawna dyskryminacja. No, widocznie pani doktor ma bardzo, bardzo wąskie pole widzenia. No to jest bardzo, no, to nie jest smutne, to jest przerażające, że lekarz staje się w pewnym sensie staje po stronie dyktatora. Kogoś, kto Terroryzuje swoje społeczeństwo. Zarzucając jednak innym złą wolę i karcąc osoby, które zachowały się tak, jak chociażby w grodzisku, tam gdzie był ten atak na szczepkobus i tak dalej. Zresztą zachodzi podejrzenie, że była to grubo-szyta prowokacja. Pani doktor nie zauważa jednak, że właśnie takimi wypowiedziami, takimi poglądami, jakie sama głosi, potężnie zaognia sytuację i podgrzewa atmosferę wokół szczepień. Coś takiego, co mówi pani doktor, jest skandaliczne i tak naprawdę aż trudno w to uwierzyć, że lekarz może wypowiadać się w taki sposób. I tutaj pani doktor kontynuuje. Nie jest tak, że możemy ludziom pozwalać na wszystko. Osoba niezaszczepiona jest jak pijany kierowca. Ja też mogę uważać, że najlepiej mi się prowadzi po trzech lampkach alkoholu i gdy jeżdżę z prędkością 150 km na godzinę. Ale ryzykuje nie tylko życie własne, ale też życie innych. Wobec takich ludzi jak pijani kierowcy podejmujemy zdecydowane kroki, i tak samo zdecydowane kroki powinniśmy podjąć wobec tych osób, które się nie szczepią. W już szczególnie wobec tych, którzy tego typu akcje organizują, które atakują osoby, które prowadzą szczepienia, powiedziała pani y, Lidia Stopyra. Y, w tej chwili rząd podejmuje. Dobre kroki, mamy w pełni dostępną szczepionkę, nie tanią. Cała organizacja szczepień to to, co obywatel naszego kraju dostaje za darmo w prezencie, nie płaci za szczepionkę ani za nic. Szczepienia obowiązkowe to szczepienia, które są refundowane z budżetu Ministerstwa Zdrowia. I tak naprawdę szczepionki przeciwko dziewiętnastce spełniają już te warunki, ale nie są to szczepienia przymusowe. Ja uważam, że powinno się wprowadzić prawo, które by to regulowało. Jeśli pijany kierowca grozi innym i wobec niego podejmowane są kroki prawne i nie pozwalamy mu tego robić, to tak samo tutaj, gdy chodzi o osoby niezaszczepione, one stanowią zagrożenie. Jeśli ktoś nie decyduje się na szczepienia, niech siedzi w domu. Tak jak wprowadzono mm, wbrew zresztą protestom we Francji, wyjaśnia, we, we wszystkich miejscach publicznych i tak dalej, osoby niezaszczepione nie powinny mieć do tych miejsc publicznych wstępu, powiedziała pani doktor. Pani pseudo-lekarz zastanawia się też, dlaczego ona ma być tym poszkodowana, dlaczego ona ma się, że tak powiem, nie wiem, chyba ekstra tym zajmować, że będzie ratowała ludzi yy, niezaszczepionych, dlaczego to anestezjolodzy w większości będą musieli poświęcać czas yy, duszącym się yy, ludziom, którzy są yy, no, niezaszczepieni, i oczywiście z tego względu wylądowali do szpita w szpitalu, co jest kompletną bzdurą, kompletną bzdurą. Nie wiem, skąd ta kobieta bierze takie informacje w Wielkiej Brytanii. 70% osób z Deltą to są ludzie, 70% osób, które wylądowały w szpitalu z Deltą, według oficjalnych informacji, jakie podało BBC, to ludzie, którzy są zaszczepieni już drugą dawką. Więc hello! Hello! Nie wiem, skąd ta kobieta bierze te informacje. To jest po pierwsze. Po drugie... Ja się zastanawiam, gdzie tutaj się podziała tak naprawdę yy, przysięga Hipokratesa, którą ona ponoć chyba składała. Yy, czy to znaczy też, że jeśli żołnierz pojedzie na misję, Pokojową czy niepokoją nieważne i będzie ranny, to ona też go nie będzie ratowała. A wiecie dlaczego? Dlatego, że on jadąc na tę misję, na pewno sobie, musiał sobie zdawać sprawę, że ktoś może do niego strzelać. Gdyby nie pojechał, został w Polsce. Najlepiej tak, jakby został w domu ten zawodowy żołnierz, to by go nikt nie postrzelił i nie trzeba byłoby go ratować. A że pojechał na misję, ktoś go postrzelił. W takim momencie, tutaj wnioskując z tego, co pani dyktor mówi, bo to ja nie wiem, kto ta jest ta kobieta, w takim, w takim momencie nie powinno się mu pomagać i nie powinno się temu żołnierzowi ratować życie, bo on sam wiedział, co robi, sam wiedział, gdzie jedzie i sam świadomie narażał się na niebezpieczeństwo, na utratę zdrowia. Przynajmniej zdrowia. Oczywiście, moi drodzy, nie mogło być inaczej. Pani doktor zapomniała kompletnie. Za dużo masła je, o tym nie wie, że masło szkodzi. Na pamięć, nie? Miażdżyca i te sprawy, nie? O tym pani doktor nie wie, więc pieprza za dużo masła i o tym właśnie, o, o czym wam teraz powiem, totalnie zapomniała. Zapomniała mianowicie, pani doktor, o tym, że bierze pieniążki, które są wpłacane ze składek, między innymi przez ludzi, którzy są sceptyczni pod względem szczepień na Covid. Tu nie chodzi o ludzi, że ludzie są sceptyczni co do wszystkich szczepień. Ludzie są sceptyczni co do szczepień na Covid. -a. I pani doktor, Bierze do kieszeni pieniążki właśnie od tych ludzi. Od tych ludzi, których ona mówi, że jak się deklaruje najwidoczniej, ona ich ratować nie będzie, a w każdym bądź razie nie widzi sensu ratowania ludzi, którzy są sceptyczni pod względem szczepionek. Ale kasę bierze, a co? Pieniądze nie śmierdzą. No cóż, moi drodzy, tej kobiecie można, yy, nie, nie, współczuć nie ma co. Trzeba jej ozięble Podziękować za pracę w służbie zdrowia i podziękować, odebrać papiery do wykonywania zawodu. Jeśli ta osoba nie widzi kompletnie powodu do tego, aby poszkodowanemu kierowcy ratować życie, zdrowie, no to kim ta osoba jest? No cóż, moi drodzy, osoba skorumpowana jest potencjalnym mordercą, jakby nie było, albowiem pani doktor chce na przykład podawać ludziom, Preparat, których skutków ubocznych kompletnie nie zna. Więc na tej podstawie można powiedzieć, że taka osoba jest totalnym psychopatą. No cóż, ja osobiście kompletnie nie widzę tutaj powodu, aby tą panią nazywać lekarzem czy doktorem, bo to, co mówi, to, jakie słowa tutaj padają, to kompletnie nie leży tutaj w ogóle w żadnej bliskości z godnością, lekarza. Wydaje mi się, że nawet jest paragraf jakiś za nieudzielenie pomocy. Znaczy jestem pewien, że jest paragraf za nieudzielenie pomocy medycznej, potrzebującemu poprzez lekarza. Dużo w czasie tej pandemii i tak dalej. objawiło nam się właśnie takich stów. No cóż, jedno jest jakby nie było nieuniknione. Takich rodzynków jest więcej i niestety będzie coraz więcej, którzy yy, oprócz kawałka kiełbasy przed swoim nosem nie widzą nic innego. Na razie.